Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie Wszechnicy Żywieniowej. Chciałam powitać Panią Profesor Doktor Habilitowaną Krystynę Rejman z naszego Wydziału, Wydziału Żywienia Człowieka, Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji i podziękować jednocześnie Pani Profesor za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia dzisiejszego wykładu. Wykład będzie dotyczył marnotrawstwa żywności i tego, w jaki sposób możemy jemu przeciwdziałać. Ten temat był już poruszany w ramach Wszechnicy kilka lat temu, ale to jest nadal temat bardzo aktualny, bardzo ważny, bo wiele osób na świecie cierpi z powodu głodu i to nie tylko są, to nie jest tylko problem krajów rozwijających się, krajów afrykańskich, z którym kojarzymy właśnie głód, natomiast też wiele osób w Europie, wydaje się w krajach bogatych, też cierpi z powodu głodu, także jest to naprawdę ważny temat i mam nadzieję, że Pani Profesor dokładnie Państwu powie, skąd ten problem się bierze i w jaki sposób możemy w swoim codziennym życiu zapobiegać marnotrawstwu żywności, tak żeby w pewnym, nawet niewielkim stopniu przyczynić się do ograniczenia skali głodu na świecie. Dziękuję bardzo. Witam Państwa też bardzo serdecznie i właściwie mogłabym zacząć ten wykład od pytania. Kto z Państwa, słuchaczy, którzy oglądają ten wykład, w ostatnim tygodniu niczego nie wyrzucił? Żadnej żywności, żadnej skórki od pleda, nie wiem, trochę przegniłego jabłka i tak dalej. Albo resztki śmietany, która została w kubeczku. Więc to jest problem, o którym nagle wszyscy dosłownie, instytucje, organizacje międzynarodowe, rządy państw, ale także i my, ludzie zwykli, przeciętni zjadacze chleba, też o tym mówimy. Ten problem marnotrawstwa żywności zaistniał w naszej przestrzeni publicznej, stał się właśnie takim drogowskazem, gdzie mamy patrzeć, my konsumenci, tak? Bo z reguły zajęci jesteśmy wyborami żywności, wybrać ten produkt czy ten, ulec takiej marketingowej pokusze, czy może innemu sloganowi, a tymczasem okazuje się, że ten problem był z nami cały czas, narastał, aż w końcu ta bańka pękła. I stało się to za sprawą przede wszystkim opublikowania wysiłkami FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, opublikowanego właśnie raportu na temat strat i marnowania żywności w wymiarze światowym. Zatem i to się stało w 2011 roku, zatem mówimy o tym problemie zaledwie 10 lat, głośno, właśnie to jest debata publiczna. Dlaczego dopiero od 10 lat mówimy o tym problemie? Bo po pierwsze, kraje wysoko rozwinięte, o ugruntowanych gospodarkach rynkowych, właściwie ciągle zajęte były z dalszym wzrostem gospodarczym. PKB, PKB, PKB. I w związku z tym zachęcano ludność do większej i większej konsumpcji. Oczywiście dotyczyło to także żywności. Może człowiek nie jest w stanie jeść dużo więcej ilościowo, a jeżeli tak się dzieje, no to oczywiście mamy problem nadwagi, otyłości i innych chorób dietozależnych, ale w związku z tym jeść inaczej, żywność wygodna, żywność wysoko przetworzona, kupować, kupować i nie zastanawiać się, czy nam jest to potrzebne, czy nie. Z kolei, jeżeli spojrzymy do krajów o niskim poziomie rozwoju, no to właśnie, tak jak powiedziała pani doktor, rozpoczynając to nasze dzisiejsze spotkanie, tam mamy problemy niedostatku, brakuje żywności. Jeżeli ta żywność nawet jest w danym roku nieco w nadmiarze wyprodukowana, no to jednak nie ma infrastruktury, żeby tę żywność przechować, zabezpieczyć. I straty w związku z tym również się pojawiają. Zatem
jak to jest, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że dzisiaj kolejnym bardzo gorącym, a może i chyba najważniejszym tematem jest kwestia bioróżnorodności, jest kwestia katastrofy klimatycznej, jest kwestia ciągle rosnącej populacji światowej. Prognozy wskazują, że w 2050 roku, czyli zaledwie za 30 lat, na świecie będzie w takim średnim scenariuszu rozwoju populacji około 9,3 miliarda ludzi wobec 7,5 dzisiaj. Na dodatek ta pogoń za wzrostem gospodarczym, ta konsumpcja, to produkowanie, to PKB jeszcze raz i PKB spowodowały, że zasoby naturalne zaczynają się wyczerpywać, bo jest to rabunkowa działalność człowieka. W związku z tym musimy, i świat to zauważył, zrewidować koncepcję rozwoju i musimy iść w stronę zrównoważonych gospodarek, zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych wreszcie systemów żywnościowych, które produkują żywność, bo ludzie muszą codziennie dostać odpowiednią ilość pożywienia, aby mieć energię i składniki odżywcze do życia i rozwoju organizmu. W związku z tym, w tym zrównoważonym rozwoju zwraca i w odniesieniu do systemów żywnościowych zwraca się uwagę na konieczność ograniczenia marnotrawstwa żywności. Owszem, jest sporo działań już przedsięwziętych i pod koniec przejdę w kolejnej części przejdę do tego, jak możemy ograniczać właśnie to marnotrawstwo żywności. Ale żeby móc je ograniczać, trzeba poznawać przyczyny i trzeba poznawać rozmiary. I z tym poznawaniem rozmiarów są pewne problemy. Dlatego, że w literaturze, a zatem i w pracach różnych organizacji, rządów i tak dalej, nie ma jednej spójnej, naukowo zaakceptowanej, uniwersalnej definicji marnotrawstwa żywności. Zresztą już tutaj dzisiaj padały takie słowa jak marnotrawstwo, straty, marnowanie, więc jak to wszystko ująć? Generalnie dotychczas prezentowane są dwa podejścia. Jedno zorientowane jest na to, ile marnujemy jadalnej żywności. I to podejście reprezentuje na przykład właśnie już wspominana dzisiaj Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO. I w jej pierwszym raporcie, w którym wspominałam z 2011 roku, jak i w kolejnych opracowaniach i także przyjmowanym przez różne rządy, instytucje i tak dalej, mamy definicję następującej treści. Że właśnie te straty i marnowanie żywności to jest zmniejszenie masy jadalnej żywności, jadalnej, wytworzonej z przeznaczeniem do konsumpcji przez ludzi. Czyli nie uwzględniamy w tym pojęciu oczywiście pasz i części niejadalnych. I oczywiście, że analizujemy ten problem we wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności, czyli od rolnictwa do stołu konsumenta. I druga grupa definicji zorientowana jest z kolei na problem dosłownie marnotrawstwa i te na przykład, to takie podejście jest stosowane w opracowaniach Unii Europejskiej. Dotychczas były takie dwa duże projekty unijne, które właśnie zmierzyły się z problemem marnotrawstwa żywności i tutaj zdefiniowano marnotrawstwo żywności jako żywność zmarnowaną, czyli każdy produkt żywnościowy i tu proszę zwrócić uwagę zarówno jadalne części, jak i niejadalne części żywności, które to zostały usunięte z łańcucha produkcji żywności. I teraz w jaki sposób one mogły zostać usunięte? Na przykład przez kompostowanie, zaoranie, zaniechanie zebrania uprawy, przez fermentację beztlenową,
czy produkcję bioenergii, a może spalanie, usunięcie do kanalizacji wreszcie, wrzucenie do morza, czy też składowanie na lądzie. Mamy od razu cały przekrój, co można zrobić z taką żywnością, którą stracimy, zmarnujemy. No i oczywiście zastrzeżenie w tej definicji jest podobne jak w przypadku tych pierwszych definicji, że nie uznaje się za żywność zmarnowaną tej przeznaczonej na paszę, bo jest to po prostu inna od razu w zamyśle propozycja produkcji takiej żywności. Zatem możemy przyjąć, i ja skłonna jestem przyjmować właśnie te definicje pierwszego rodzaju, gdzie mamy zorientowanie na żywność jadalną, czyli całość problemu traktujemy jako marnotrawstwo żywności. I potem w tym marnotrawstwie żywności wyróżniamy straty i marnowanie żywności. I straty pojawiają się w początkowych fazach łańcucha dostaw żywności, czyli w produkcji rolniczej i podczas zbiorów, następnie podczas przechowywania surowców i wreszcie w przetwórstwie, czyli w przemyśle spożywczym. Natomiast tu, gdzie pojawia się konsument i widać tego konsumenta, mam nadzieję, w tych kółeczkach, mówimy o marnowaniu żywności. Zatem marnowanie dotyczy dystrybucji, w tym handlu detalicznego, my jesteśmy w sklepach, na bazarach i tak dalej, w gastronomii i oczywiście w naszych gospodarstwach domowych. Ile marnujemy tej żywności? Kto marnuje żywność? Gdzie jest więcej? Czy więcej jest strat, czy może więcej jest marnowania żywności? Oczywiście dzięki właśnie temu już wspomnianemu dzisiaj raportowi FAO z 2011 roku wiemy, że świat marnuje 1,3 miliarda ton żywności. I tu mówimy o jadalnych częściach. To oznacza, że około 1/3 żywności, która produkowana jest każdego roku w skali świata, po to, aby wyżywić ludność, ulega zmarnowaniu. Proszę Państwa, światowa produkcja zbóż wynosi 2,6 miliarda ton. To oznacza, że połowę zbóż wyrzucamy w ciągu roku. Czy jesteśmy w stanie wyżywić świat, nie mając połowy zbóż? A tak właśnie robimy z żywnością. I okazuje się, jest prosta odpowiedź, gdybyśmy ograniczyli marnotrawstwo żywności, możemy wyżywić świat, nawet te 9,5 miliarda w perspektywie 50 roku. Zatem rzeczywiście to jest problem, którego wszyscy powinni się wstydzić. I producenci żywności, i my, konsumenci, i każdy, kto pojawia się w tym łańcuchu dostaw żywności. Kto marnuje więcej? Było takie pytanie. Czy jest więcej strat, czy jest więcej marnotrawstwa, marnowania? Właśnie, sama się, jak widzą Państwo, pomyliłam. Marnowania żywności. Okazuje się, że rozłożenie tego marnotrawstwa żywności zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Jeżeli mamy państwa o niskim poziomie rozwoju, to tam właśnie jest przede wszystkim problem strat, czyli początkowe fazy łańcucha żywnościowego, produkcja rolnicza, przechowywanie właśnie podczas po zbiorach żywności i w minimalnym stopniu przetwórstwa, bo po prostu go nie ma. Natomiast w gospodarstwach domowych marnowaniu podlega niewiele. Szacuje się, że 9-11 kg najwyżej. Podczas gdy w państwach wysoko rozwiniętych, a do takich zaliczamy również Polskę, straty stanowią niewielką część łącznego marnotrawstwa żywności, natomiast żywność przede wszystkim ulega marnowaniu.
czyli tam, gdzie jest konsument. I tutaj to marnotrawstwo dochodzić nawet może handlu przez gastronomię do gospodarstw domowych, może dochodzić nawet do 200 kg rocznie na osobę oczywiście. Dokładnie jeszcze pokazuje właśnie tę kwestię zróżnicowania, rozłożenia tego marnowania i strat żywności. Ten wykres, który pokazuje regiony świata i właśnie rozłożenie strat na poszczególne etapy w łańcuchu żywnościowym. I powiem tylko tyle, że ta zielona część, wykres każdego słupka, dotyczy właśnie marnowania żywności, czyli w konsumpcji w gospodarstwach domowych i w gastronomii. Ta druga, niebieska, to jest dystrybucja i sprzedaż detaliczna. I może już teraz na dół jeszcze spojrzymy. Żółty kolor, to jest produkcja rolnicza. Więc rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na trzeci słupek, Europa, okazuje się, że 52% całej marnowanej żywności w regionie Europy to jest kwestia konsumenta. Podczas gdy na przykład Afryka subsaharyjska, która zawsze kojarzy nam się z głodem, bo po prostu tam głód panuje, najmniej jest strat w gospodarstwach domowych, zaledwie 5%, podczas gdy właśnie w produkcji rolniczej straty wynoszą aż 39%. Również z tego raportu FAO dowiadujemy się, że w bogatych krajach konsumenci marnują prawie tyle samo żywności, 222 miliony ton, ile wynosi produkcja właśnie w tej subsaharyjskiej Afryce, bo ona tam wynosi około 230 milionów ton. Jaką żywność marnujemy? Niestety, marnotrawstwu przede wszystkim podlega żywność najcenniejsza z punktu widzenia zdrowia człowieka i z punktu widzenia także tego zrównoważonego rozwoju. Bo mówiąc o zrównoważonym rozwoju, możemy powiedzieć także o zrównoważonej diecie i w związku z tym tam 3/4 w takim modelu zrównoważonej diety, 3/4 żywności powinno to być żywność pochodzenia roślinnego, czyli całą żywność, którą w ciągu dnia zjadamy, 3/4 to są rośliny, produkty pochodzenia roślinnego i tylko 1/4 produkty pochodzenia zwierzęcego. Marnujemy zboża, marnujemy rośliny, surowce korzeniowe i bulwiaste, czyli w przypadku Polski to są, krótko mówiąc, ziemniaki na przykład, i marnujemy owoce i warzywa. Jeżeli całość tego marnotrawstwa żywności światowego odnieślibyśmy do wartości energetycznej pożywienia, a jeżeli nie ma energii dostatecznej ilości, to jest głód oczywiście, zatem jeżeli odniesiemy to do tej wartości energetycznej, to te trzy grupy produktów, zboża, korzeniowe i bulwiaste oraz warzywa i owoce, to jest 80% marnotrawstwa żywności. Jeżeli teraz spojrzymy na całość marnotrawstwa żywności w wyrażeniu masy, czyli już wiemy, że to jest 1,3 miliarda ton, te same grupy produktów, tylko w odwrotnej kolejności. Owoce i warzywa 44%, korzeniowe i bulwiaste 20% i zboża mniej więcej tyle samo, 19%. Zatem 80 i więcej procent żywności marnujemy, tak cennej. Przejdźmy teraz z tego poziomu globalnego troszeczkę bliżej, czyli do Unii Europejskiej. I w Unii Europejskiej przede wszystkim chciałabym tu skupić się na drugim z opracowań. To był taki projekt Fusions, skrót od szerszej nazwy tego projektu.
I tutaj oszacowano wielkość marnotrawstwa żywności, czyli straty i marnowanie we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego. I okazało się, że w rolnictwie straty wynoszą nieco ponad 9 miliona ton żywności. W przetwórstwie prawie 17 milionów ton. W handlu hurtowym i detalicznym niecałe 5 milionów ton. W gastronomii 10,5 i w gospodarstwach domowych 46,5 miliona ton. Proszę Państwa, ewidentnie widać, że bogaty region świata, Europa, mamy szczęście żyć w tej Europie, połowa to są ludzie, którzy nie szanują żywności w swoich własnych domach. Ogółem marnotrawstwo wynosi 87,6 miliona ton. Spokojnie możemy zaokrąglić tę wielkość do 90 milionów ton. To jest łatwiej zapamiętać. Jeżeli przeliczymy teraz tę masę żywności, która ulega zmarnotrawieniu, na przeciętnego, statystycznego mieszkańca Unii Europejskiej, ponad 500 milionów, to na każdą osobę z całego łańcucha żywnościowego przypadają 173 kg, a w gospodarstwach domowych 92 kg na osobę. Zatem podsumujmy to, co wiemy z tej tabeli. W państwach Unii Europejskiej roczne marnotrawstwo żywności, szacunki dotyczyły 2012 roku, wynosiło, no niech będzie te 88 milionów ton, 173 kg na osobę, w tym w gospodarstwach domowych 92 kg na osobę. W domu przeciętnego Europejczyka wyrzucamy do kosza 20-30% kupionego jedzenia. Kupionego, to są nasze pieniądze. A z tej ilości 2/3 ciągle jest w takim stanie, że nadaje się do spożycia. Znudziło nam się? Już nie mamy więcej jeść tego samego? No i teraz, jeżeli odwołamy się do pierwszego raportu Unii Europejskiej, który podawał szacunki dosyć zgrubne, że tak powiem, i wiele państw się nie pogodziło z tymi wynikami, ponieważ tam oprócz tego, że pokazano właśnie marnotrawstwo dla całej Unii Europejskiej, to także pokazano pewne szacunki dla poszczególnych państw członkowskich. I z tego raportu wiemy, że w Polsce marnuje się prawie 9 milionów ton żywności, czyli 1/10 całego marnotrawstwa w Unii Europejskiej, co daje 236 kg na osobę w całym łańcuchu, a w gospodarstwach domowych w Polsce 54 kg żywności na osobę. Jeżeli mamy czteroosobowe gospodarstwo domowe, taki powiedzmy standard, pożądany standard, no to mamy 200 ponad kilogramów wyrzuconej w ciągu roku żywności. Wyniki projektu Fusions właśnie pokazuje jeszcze raz ten wykres kołowy, gdzie całość marnotrawstwa żywności, czyli te 88 milionów ton, przyjęto za 100% i poszczególne ogniwa w łańcuchu żywnościowym, ile na to się, w jakim odsetku na to się składają. No i gospodarstwa domowe 53%, czyli ponad połowę. Rolnictwo 11%, przemysł spożywczy 19%, handel hurtowy i detaliczny zaledwie, można powiedzieć, 5% i gastronomia 12%. W wielu badaniach okazuje się, że jeżeli pytamy konsumentów, gdzie się przede wszystkim żywność marnuje, większość odpowiedzi jest w handlu, bo my to widzimy, ten handel, tak? My codziennie robimy zakupy żywności i widać, jak ta żywność tam pod koniec dnia zwłaszcza wygląda, warzywa, owoce naprawdę przywiędnięte, nieapetyczne, z pewnością pójdą do utylizacji.
w tych jeszcze prostokątach obok zostały podane szacunkowo wartości, czyli w wyrażeniu pieniężnym te ilości zmarnotrawionej żywności. Straty w rolnictwie 399 euro na tonę żywności. W przetwórstwie już więcej pracy trzeba tam włożyć, jest większa tak zwana wartość dodana, więcej składników, więcej energii, wody i tak dalej, 1490. Handel prawie 2770. Gastronomia ponad 3000, gospodarstwa domowe 3,5 tysiąca euro na tonę. To są ogromne koszty. Dlaczego marnujemy żywność? Tutaj pokazuję Państwu niestety po angielsku wykres, ale niezależnie od tego, spróbuję go szybciutko opowiedzieć, ale przejdziemy natychmiast do marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych, skoro 53% marnotrawstwa to są gospodarstwa domowe w państwach Unii Europejskiej, przeciętnie rzecz biorąc. Więc oczywiście mamy te przyczyny w każdym ogniwie specyficzne, w każdym ogniwie łańcucha żywnościowego, czyli w rolnictwie to są te, to jest, może tu pokażę, o, to jest ta pierwsza, pierwszy poziom, czyli zielone prostokąty, w rolnictwie, w przetwórstwie, w handlu, w gastronomii i w gospodarstwach domowych. Jasne, że są pewne takie przyczyny, których nie jesteśmy w stanie natychmiastowo zlikwidować. W odniesieniu do rolnictwa takimi przyczynami są wahania klimatyczne, które przez to, że rozwijaliśmy się dla wzrostu gospodarczego, a nie dla zachowania planety, no to mamy tę katastrofę klimatyczną i te wahania są coraz bardziej nieprzewidywalne. I następnie mamy właśnie jeszcze te inne, takie już bardziej horyzontalne przyczyny, ponieważ one obejmują nie tylko jedno ogniwo, ale właśnie na przykład te, które mówią o popycie zgłaszanym na rynku, dotyczą trzech ogniw w łańcuchu, następne postawy, zwyczaje, preferencje konsumentów odnoszą się do gastronomii i do gospodarstwa domowego, no i tak dalej, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na te dwie i tak dalej, to brak wiedzy. Natomiast proszę zwrócić jeszcze uwagę na te dwie inne, pomarańczowo zaznaczone, horyzontalne przyczyny. Żywność jest bardzo nietrwałym produktem żywnościowym. Oczywiście zboża. Dlaczego zboża są podstawą wyżywienia świata? Bo są trwałe, bo są wysuszone i dobrze przechowywane, mogą być przechowywane nawet przez kilka lat. Natomiast większość żywności, którą my kupujemy, ulega przetworzeniu, żeby nam było wygodniej. Kupujemy pieczywo, kupujemy warzywa, owoce i to wszystko, wędliny, nabiał, to wszystko jest bardzo nietrwałą żywnością. A jak chleb nawet 3 dni mamy w gospodarstwie domowym, no to właściwie on już nam się znudził, wyrzucamy. No i jeszcze jedna taka horyzontalna przyczyna, ostatnia. Niestety naturalne zasoby są na wyczerpaniu, często są niedoszacowane i w związku z tym również te przyczyny tutaj mogą się, te straty, marnowanie może się pojawiać, czy to z nadwyżek, czy też z niedoborów innych zasobów. No i tak jak powiedziałam, przejdźmy teraz do marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych. Rozpracowałam to w jednej tabeli, ale jedna tabela zajmuje aż 3 slajdy, bo musimy zdać sobie sprawę, dlaczego marnujemy żywność i w związku z tym w przypadku każdej przyczyny można od razu powiedzieć tak, nie rób tego, zrób tak, żeby tego uniknąć. Zakupy.
zbyt duże, impulsywne, pod wpływem głodu, bez planu, czyli idziemy, no trzeba coś kupić do jedzenia, coś, no to miejmy pomysł na to, co i ile. Uleganie zachętom marketingowym, no właśnie, dwa w jednym, tak, czy kup dwa, to trzeci dostaniesz gratis. A po co mi ten, nie wiem, trzeci, powiedzmy, słoiczek chrzanu, kiedy ja mam tylko potrzebę jednego kupienia. Dalej, zakupy na zapas. Często też nie można kupić mniejszej ilości, zwłaszcza czy mniejszego opakowania, dla zwłaszcza małych gospodarstw domowych, jedno- czy dwuosobowych, więc trzeba kupić większe opakowanie. Zakupy produktów, które nie spełniają oczekiwań. Rzeczywiście może się tak zdarzyć. Są niesmaczne, może coś jest przesolone, częściowo zepsute, nie prześwietlimy siatki, powiedzmy, z 2 kilogramami jabłek, w środku może być właśnie jakieś nadpsute. Przechowywanie żywności, czyli już w domu, nieodpowiednie warunki przechowywania, a na każdym produkcie kupionym w opakowaniu są napisane zasady, warunki przechowywania. Nieumiejętność wykorzystania zapasów, zbyt długi czas przechowywania, czyli tak zwane przeoczenie terminu przydatności do spożycia, czy też stosowanie niewłaściwych opakowań. Idziemy do kuchni, przygotowujemy teraz jedzenie, czyli za dużo przygotowujemy na zapas i potem nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Niewłaściwa obróbka wstępna i termiczna, czyli za grube obieranie, przysłowiowe ziemniaki obierane w kostkę, czy też niewłaściwe temperatury podczas obróbki termicznej. Niewłaściwie przeprowadzone procesy kulinarne. Próbujemy czasami coś zrobić, przepis mamy fajny, niestety porażka, nie udało się. Zbyt niskie umiejętności kulinarne. Proszę Państwa, kiedyś byłam na takiej konferencji w Egipcie, bo to jeszcze były czasy, kiedy można było udać się na konferencję. Teraz już mamy konferencję online. No i, ale to było jakieś 10 lat temu. I jakaś pani profesor z Wielkiej Brytanii pokazywała wyniki badań dotyczących umiejętności kulinarnych nastolatków brytyjskich. No i między innymi były takie umiejętności, czy umiesz zrobić herbatę, czy umiesz zrobić owsiankę, czy umiesz zrobić jajecznicę, ukroić chleb. Ja tak pomyślałam sobie, o czym ta pani mówi? Przecież z tym to chyba poradzi sobie nawet 5-latek, a co dopiero nastolatki. Ale trochę pożyłam i już wiem, że niestety to jest prawda. Tamte po prostu badania nie przystawały do naszej rzeczywistości sprzed 10 lat. Dzisiaj dokładnie jesteśmy na tym samym etapie. Czy wreszcie nie mamy pomysłu na zagospodarowanie resztek, nadwyżek, surowca, tak? Kupujemy całą główkę kapusty, a nie pół, bo akurat nam jest pół potrzeba. Spożywanie posiłków, resztki talerzowe, bierzemy na uczelnię do pracy jakieś jedzenie ze sobą w ramach drugiego śniadania i nie zjadamy, bo nie było czasu albo nie byliśmy może głodni, czy po prostu też za duże porcje. Czy stawianie na przykład jedzenia na półmiskach, w tacach, co także sprzyja marnotrawstwu żywności. No i wreszcie brak świadomości i wiedzy. Nie wiemy, naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile marnujemy żywności we własnym gospodarstwie domowym. Moja studentka robiła badania, gdzie gospodarstwa domowe notowały przez 2 tygodnie dokładnie, precyzyjnie, ile żywności ulegało zmarnowaniu w jakiejkolwiek formie. I później takie było jeszcze krótkie takie badanie ankietowe dołączone do tego dzienniczka notowania marnotrawstwa żywności. I jedno pytanie, jedno z tych pytań dotyczyło, czy zdawała sobie pani, pan sprawę z tego, ile w pani gospodarstwie domowym marnuje się żywności. I 90% tych gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu powiedziało nie. Dalej, nie wiemy też,
nie mamy świadomości, ile to jest pieniędzy wyrzuconych dosłownie do kosza na śmieci. Nie znamy także skutków marnotrawstwa żywności. Nie wiemy, że 820 milionów ludzi na świecie głoduje, że w Polsce mamy 5 milionów ludzi, którzy też są codziennie głodni, że w Unii Europejskiej jest to 20% w całej Unii Europejskiej średnio, 20% społeczeństwa, czyli prawie 100 milionów ludzi. Dobrze powiedziałam, 500 i... Tak, dobrze powiedziałam. No właśnie, sama się zdziwiłam, ile. I wreszcie, co jest też bardzo częstym tematem dyskusji, także na forum rządowym, czy nawet Unii Europejskiej, nierozróżnianie terminów przez konsumentów należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Jeszcze do tego wrócę, ale właśnie jest propozycja, żeby troszeczkę przemysł się bardziej zastanowił nad tym, czy rzeczywiście na makaronie trzeba pisać termin przydatności do spożycia, bo jest to i tak żywność trwała, a jeżeli kupujemy ten makaron, no to nie po to, żeby przechowywać go 2 lata, tylko żeby go zjeść, nie wiem, w ciągu miesiąca, 2, tak? Zatem bez terminu się też da go sprzedać. I ostatnia grupa przyczyn to są postawy i cechy konsumentów. No właśnie, nie mamy dzisiaj tego szacunku do żywności. Ja już nie będę odwoływać się do naszego wieszcza Norwida, ale rzeczywiście nie szanujemy chleba. Nie szanujemy tej żywności, którą kupujemy, żeby ją zjeść. Także pewne normy kulturowe również wymagają podobno tego, żeby żywność marnować. Pogoń za większą konsumpcją, za bardziej mieć niż zjeść. Preferencje, właśnie te tutaj pokazane fotografie, pokazują Państwu, że my nie chcemy jeść takiej ugly food, czyli takiej brzydkiej żywności, czy perfekcyjnie niedoskonałej, perfectly imperfect. I nie kupujemy takich marchewek, nie kupujemy zakrzywionych ogórków. Są już takie sklepy, także w Polsce, które taniej sprzedają taką żywność, może za małe produkty, może właśnie takie pokrzywione, ale jakoś ludzie niechętnie do tego podchodzą. Nie widzimy także potrzeby, żeby lepiej gospodarować żywnością. Właśnie kwestia gospodarowania żywnością w domu. Kupiliśmy i co dalej z tą żywnością się dzieje. No i wreszcie brak czasu. Idziemy do sklepu, jesteśmy głodni, kupujemy dużo, 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 a potem do lodówki, na półki, o matko, ciągle mamy to jedzenie i potem już je tylko wyrzucamy. No i proszę Państwa, jeszcze badania pokazują, że również te cechy konsumentów, cechy gospodarstw domowych też mają znaczenie. Gospodarstwa mniejsze liczebnie, czyli jedno-dwuosobowe i młodych osób, które nie mają na przykład tych umiejętności kulinarnych, generują większe straty, więcej żywności w tych gospodarstwach trafia na śmietnik, i jednocześnie także więcej opakowań, bo kupuje się więcej żywności przetworzonej i opakowanej. Ja mówię oczywiście o przeciętnym konsumencie, bo oczywiście mamy przecież taki ruch także w Polsce, który mówi zero waste, czyli zero marnotrawstwa. Ja bym powiedziała, że mniej marnotrawstwa. Małymi kroczkami można dojść do celu. Jeszcze sekundka na temat tego znakowania żywności terminem ważności. Jeżeli mamy trwałe produkty żywnościowe, makaron, herbata, kasza niech będzie, cukier, ocet, herbata, na nich jest zawsze napisane najlepiej spożyć przed, i tutaj jakiś mamy dzień, datę, albo najlepiej spożyć przed końcem miesiąca jakiegoś czy też roku. To jest taka porada, tak? Najlepiej, ja Ci radzę, najlepiej trzeba to zjeść do końca listopada 2020 na przykład.
Ale jeżeli mamy nietrwałe produkty żywnościowe, to już jest napisane należy spożyć do. To jest polecenie, tak? To jest, no nie wiem, można nawet powiedzieć rozkaz ze strony producenta. Należy to spożyć do 13 listopada 2020. Badania pokazują, że konsumenci europejscy mają z tym problem, nie rozróżniają tych terminów, ale też ostatnio właśnie na fali tego ograniczania marnotrawstwa żywności także pojawiają się głosy nieco dyskusyjne w odniesieniu do tego use by, czyli należy spożyć do. Bo jeżeli mam jogurt w lodówce, który kupiłam powiedzmy 2 tygodnie temu i natychmiast ze sklepu przywiozłam go do domu, mamy akurat warunki zimowe, więc on nie mógł mi się tam rozgrzać w siatce, jak jechałam do domu z nim. Natychmiast po przyjściu do domu włożyłam go do lodówki, no i zapomniałam. I dzisiaj ten termin przydatności kończy się. Należy spożyć do 12, 11, 20, 20. Wyrzucić? No właśnie ostatnio mówimy, że nie. Obejrzeć, zobaczyć jak wygląda wieczko, oko włączamy, uchylić to wieczko, nie było słychać uszy, nie było słychać żadnego odgłosu, nie ma żadnych bąbelków, nic się nie dzieje. Oglądamy znowu oczy, jak wygląda powierzchnia tego jogurtu. No i wreszcie możemy włączyć język, czyli smak i troszeczkę spróbować. Jeżeli nie widzimy problemu, jeżeli to smakuje tak, jak powinno smakować, można zjeść. I tutaj właśnie po to człowiek ma zmysły, żeby, można też i dotknąć, zmysły, żeby właśnie unikać takich zachowań. Jasne, gdyby łańcuch chłodniczy nie był zachowany, no to pewnie ten problem byłby się sam rozwiązał. Najnowsze badania, które były przeprowadzone w ramach rządowego projektu w Polsce Gospostratek i takim wiodącym instytutem jest Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, pokazują nam właśnie, że te przyczyny, które w tamtych poprzednich tabelach były wyjaśnione, dokładnie potwierdzają się w badaniach zrobionych na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Właśnie nie sprawdzamy zawartości szafek lodówki przed pójściem na zakupy. Idziemy bez kartki z zakupami, co trzeba kupić. Kupujemy nieplanowane zakupy, czyli właśnie ten marketing niestety działa i tak dalej, i tak dalej. I teraz pokażę Państwu moją ulubioną fotografię. Zobaczyłam ją kiedyś w czasopiśmie National Geographic i to jest portret amerykańskiej rodziny we wnętrzu, rzekłabym, na tle żywności, którą w ciągu roku przeciętna amerykańska rodzina klasy średniej wyrzuca na śmietnik. Naprawdę to jest obraz, no budząc, ja powiedziałam, że to jest mój ulubiony obraz, ale to jest także obraz, który budzi ogromną, no po prostu niepokój, grozę. Dlaczego? Bo skutki tego marnotrawstwa żywności są wyłącznie negatywne. Nie ma nic dobrego w marnowaniu żywności. Społeczne, czy też humanitarne, bo na świecie jest głód. 820 milionów ludzi głodnych, bo nie mają dostatecznej ilości energii pożywienia, bo są kolejne 2 miliony, miliardy, które cierpią głód ukryty, czyli brakuje im jakichś składników odżywczych, witamin czy też mineralnych składników. To są także właśnie te kwestie etyczne, kwestie moralne. Ja wyrzucam, a obok sąsiad może nie ma co jeść, tak? No i wreszcie także
to, że my utylizujemy tę żywność, że na przykład słyszymy, że żywność można, niezjedzoną żywność można spalić, tak, przeznaczyć na spalenie, no to przecież toksyny wydzielają się do atmosfery i my te toksyny oczywiście wchłaniamy. Zatem to jest także tego typu ryzyko zdrowotne. Przyczyny ekonomiczne. Ekonomiczne przede wszystkim dla gospodarek, dla państw, tak? Ogromne ilości zasobów, w tym surowców i gotowych produktów żywnościowych, ale także różnych materiałów i pracy zużyte, no nadaremnie, żeby wyprodukować to, co następnie ulega zmarnowaniu. Straty finansowe wszystkich przedsiębiorstw, które występują w tym łańcuchu dostaw żywności. Wreszcie koszty utylizacji właśnie strat zmarnowanej żywności na każdym etapie łańcucha dostaw. To są także utracone przychody, tak? Bo żywność, która nie zostaje sprzedana, to jest właśnie ten utracony przychód. I jednocześnie przez to, że mamy tę nadprodukcję żywności w państwach wysoko rozwiniętych i gro tej żywności pochodzi z wielkoprzemysłowych ferm i z wielkoprzemysłowej produkcji, to ci średni, mali czy też niskotowarowi rolnicy właściwie pozostają bez szans. No i wreszcie skutki środowiskowe, ta katastrofa klimatyczna. Emisja gazów cieplarnianych, trzy rodzaje, tak, dwutlenek węgla, ale także metan, przede wszystkim hodowla zwierząt na mięso, dla jajek i dla mleka, to jest metan. Ogromne ilości metanu do atmosfery są z tego powodu emitowane. Czy tlenek azotu. W całym łańcuchu żywnościowym policzono, że to są 3,3 miliarda ton rocznie i jest to tyle, ile emituje cały przemysł. Wszystkie gałęzie przemysłu w Unii Europejskiej. A na 1 kg żywności produkowanej w związku z tym przypada 4,5 w przeliczeniu na dwutlenek węgla, na ekwiwalent dwutlenku węgla. Emisja gazów cieplarnianych zachodzi podczas utylizacji tej zmarnowanej żywności. Następuje w związku z tym ocieplanie klimatu, bo to są gazy cieplarniane, ich nazwa na to wskazuje. Także nadmiernie i w sposób rabunkowy eksploatujemy zasoby naturalne. Ziemia i woda pitna. Ziemia ulega degradacji. Wycinane są lasy, czyli deforestacja. Odsłaniana jest zatem gleba i ona następnie ulega erozji. Odsłonięta, niechroniona lasami, roślinnością niszczy się. Czy zagrzewają się zbiorniki wodne, i rozwija się tam nadmierna ilość organizmów, czyli eutrofizacja. Wreszcie ślad wodny, czyli ile wody potrzeba, żeby wyprodukować kilogram dowolnej żywności. Wreszcie grozi nam również w wyniku marnotrawstwa żywności utrata bioróżnorodności, bo przełowienie zbiorników, bo wiemy, że z takiego czy z takiego zbiornika nie powinniśmy więcej poławiać, bo tam już nastąpiło zachwianie tej równowagi środowiskowej. No i także inne szkody, których oczywiście można by tu jeszcze dużo wymienić, ale jedźmy dalej. Ten z kolei schemat pokazuje Państwu ślad środowiskowy właśnie wybranych surowców żywnościowych, które jednocześnie są podstawą wyżywienia świata w zestawieniu z ich wartością energetyczną. Mamy najpierw produkcję kilograma wołowiny. Potem jest drób, kurczaki, potem są jajka, mleko, pszenica i ryż. I dla tego jednego kilograma mamy pokazane, ile potrzeba litrów wody do wyprodukowania kilograma tych surowców żywnościowych, jaka w czasie tej produkcji zachodzi emisja gazów cieplarnianych, przeliczona właśnie na ekwiwalent dwutlenku węgla, ile ziemi potrzeba
rolniczej, żeby wyprodukować tę żywność i wreszcie ile paszy potrzeba. No oczywiście pasza będzie dotyczyć tylko produkcji wołowiny i drobiu, bo jajka przy okazji, tak, przy okazji produkcji drobiu powstają. No i proszę Państwa, no ewidentnie widzimy, że najbardziej obciąża środowisko produkcja mięsa, produkcja wołowiny czy produkcja kurczaków, bo to są wszystkie te zasoby w bardzo dużych ilościach wykorzystywane. Ta kolejność właśnie jest tak ułożona, tych surowców, od największych szkód środowiskowych do najmniejszych. I proszę zobaczyć, w przypadku pszenicy, zboże, podstawa wyżywienia świata, mamy najlepsze przełożenie na energię. To jest 3400 kilokalorii. I jeszcze jedna taka myślę, że dosyć obrazowo pokazująca kwestię skutków negatywnych dla środowiska, to jest właśnie taki schemat, czy taki rysunek, na ten środek proszę patrzeć, zakładając, że globalne marnotrawstwo żywności i produkcja gazów cieplarnianych z tego globalnego marnotrawstwa żywności jest to jakaś wyimaginowana gospodarka, jakiś kraj, tak? Czyli emisja gazów cieplarnianych jakiegoś nieistniejącego kraju, ale umawiamy się, że to jest to całe globalne marnotrawstwo żywności. To okazuje się, że pierwszym na świecie emitentem gazów cieplarnianych, to jest oczywiście bardzo negatywne pierwszeństwo, to są Chiny, na drugim miejscu jest gospodarka Stanów Zjednoczonych, a na trzecim właśnie to marnotrawstwo żywności w wymiarze światowym. Nie możemy sobie na to więcej pozwolić. Co roku wykorzystujemy ponad 1/4, 28% światowych użytków rolnych, ziemi rolniczej, po to, żeby produkować żywność, którą potem wyrzucimy, nie zjemy jej. Te globalne koszty marnotrawstwa żywności można także przełożyć, oczywiście przeliczyć na pieniądze. Ile to kosztuje? No i proszę Państwa, to są niewyobrażalne dla przeciętnego Europejczyka, ale myślę, że przeciętnego mieszkańca świata również, pieniądze. Bo to jest ten ślad ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, to jest razem 2 600 000 000 000 dolarów amerykańskich. W związku z tym musimy ograniczyć skalę marnotrawstwa żywności. I jest to wyzwanie dla wszystkich, ale także i dla każdego. Te wyzwania zostały opracowane i założono, że je wykonamy w latach 2015-2030. Tak zwane cele zrównoważonego rozwoju, 17 celów i proszę Państwa, w tym 12 celu odpowiedzialna konsumpcja i produkcja jest napisane, że do 2030 roku, jeszcze 10 lat mamy, zmniejszymy o połowę globalną ilość marnowanej żywności na osobę w sprzedaży detalicznej i w konsumpcji. Zmniejszymy straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów. I z tych wszystkich 17 celów, ten 12 już Państwo znają, ale zwracam jeszcze uwagę na pierwszy i drugi cel. Koniec z ubóstwem. A co jest pierwszą oznaką ubóstwa? Gorsze jedzenie czy brak jedzenia. W związku z tym cel drugi, zero głodu. Nie będzie głodu na świecie. Musimy jako planeta Ziemia osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze jakościowo odżywianie. W związku z tym musimy promować także zrównoważone rolnictwo. Jak?
Jak to zrobić, proszę Państwa? Jak ograniczyć marnotrawstwo żywności? Po pierwsze, możemy wprowadzić różne instytucjonalne działania na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności, czyli takie, które podejmowane są w środowisku konsumenta, czyli jakieś regulacje prawne, programy badawcze, badać, mierzyć, szukać przyczyn, zapobiegać. Programy redystrybucji żywności, czyli na przykład działalność banków żywności. Jeżeli przedsiębiorstwo ma nadwyżkę produktów i nie zostaną one w porę z magazynu przewiezione do sklepów, oddać organizacjom pożytku publicznego. W różnych przedsiębiorstwach, w poszczególnych sektorach wprowadzać procedury, standardy, poradniki, szkolić, poprawiać logistykę, całą infrastrukturę, mierzyć wreszcie te straty. No i wreszcie realizowane powinny być różnorodne kampanie środowiskowe i my, konsumenci, musimy być odbiorcami tych wszystkich działań edukacyjnych. Wypisałam tutaj najważniejsze inicjatywy, które były podejmowane już właśnie, powiedzmy, w takim wymiarze właśnie legislacyjnym, prawnym. To są inicjatywy Unii Europejskiej i Parlament Europejski się w to angażuje i Rada Unii Europejskiej. Powołano także Radę do spraw rolnictwa i rybołówstwa w sprawie marnotrawstwa żywności. Już tak przyspieszam. Utworzono także Europejską Platformę do spraw strat i marnotrawstwa żywności i tutaj mnóstwo działań ta platforma podejmuje. Wreszcie Parlament Europejski przyjmuje rezolucję dotyczącą ograniczenia marnotrawstwa żywności i zwiększenia bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli jak robić, żeby ta żywność była dłużej bezpieczna i te terminy przydatności były odpowiednio dłuższe. Darowizny żywności właśnie dla organizacji pożytku publicznego, takich jak banki żywności. Wytyczne dotyczące stosowania żywności niezjedzonej przez ludzi jako paszę dla zwierząt. Wracamy do problemu, bo wiemy doskonale, że Unia Europejska zakazała takich praktyk. No i wreszcie najnowsze, myślę, osiągnięcia to są składowanie odpadów, także odpadów żywnościowych, odpowiednie wytyczne dyrektywy są dla każdego państwa unijnego obowiązujące i osiągnięcia z ubiegłego roku to przede wszystkim przyjęcie strategii rozwoju łańcucha żywnościowego From Farm to Fork. W Polsce tłumaczymy tę strategię od pola do stołu, a mnie się bardziej podoba do widelca, bo na stole właśnie stawiamy tę żywność, no ale ona niecała trafi na widelec, bo wyrzucimy to, czego nie zjedliśmy. No i wreszcie bardzo ambitny plan, Europejski Zielony Ład. Do 2050 roku Unia Europejska ma być pierwszym na świecie regionem neutralnym dla środowiska, czyli nastąpi duża poprawa. Polityka w Polsce. Zwrócę uwagę na trzy najważniejsze w tej sprawie rozwiązania prawne. W 2009 roku zwolniono producentów żywności, czyli sektor spożywczy, z odprowadzania podatku VAT od tej żywności, która zostaje przekazana bezpłatnie dla organizacji pożytku publicznego, aby można było tę żywność wykorzystać na dożywianie osób, które są biedne i nie mają środków finansowych na zakup żywności. W 2013 roku dopiero zwolniono z VAT-u również dystrybutorów żywności, czyli handel, sklepy. No i wreszcie najnowsze osiągnięcie z września ubiegłego roku, ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ta ustawa dotyczy wyłącznie sektora handlu detalicznego, sklepów dotyczy. Na razie przez dwa lata
sklepów tych większych o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych po upływie tego okresu przejściowego wszystkich. Każdy sklep musi odprowadzić jakąś część swojej żywności, której nie sprzedaje, właśnie przekazać organizacjom pożytku publicznego. Bo wiemy, że nie ma sklepu, który nie marnuje żywności. Więc każdy będzie musiał nawiązać współpracę z organizacją pożytku publicznego i przekazać część żywności właśnie dla tej organizacji. Byłam ostatnio na spotkaniu Rady do spraw zrównoważonego wykorzystania żywności i dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności, pan Marek Borowski, przedstawił nam, jak ta ustawa się sprawdziła. Rok już minął od jej wprowadzenia. No i okazuje się, że nastąpił prawie 2,5-krotny wzrost ilości żywności pozyskanej ze sklepów, że więcej o 42% sklepów oddaje teraz żywność organizacjom pożytku publicznego i ta żywność, którą pozyskują banki żywności, żeby przekazywać ją osobom potrzebującym, to ta żywność właśnie uzyskana ze sklepów detalicznych to jest dzisiaj już aż 45% żywności odebranej przez wszystkie w kraju organizacje pożytku publicznego. Ale są też pewne, no nie wiem, czy negatywy, czy jest to takie in plus, ale też in minus spostrzeżenie, że żywność, którą obecnie w ramach darowizny dostają organizacje pożytku publicznego, jest nieco gorszej jakości niż poprzednio. Gorszej to nie znaczy, że to jest żywność niebezpieczna dla zdrowia. Jest, nie wiem, może pogniecione opakowania. W każdym razie, co to jest ta zła wiadomość, ale dobra wiadomość jest taka, w takim razie sklepy same podejmują inicjatywy, żeby ograniczać marnotrawstwo żywności, żeby mniej wyrzucać. I rzeczywiście w wielu sklepach pojawiły się półki czy jakieś kontenery z żywnością, która jest na granicy właśnie tego terminu przydatności do spożycia. Wypracowana na forum Unii Europejskiej, ale także Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa hierarchia metod ograniczania marnotrawstwa żywności, przyjęta także przez różne państwa, pokazuje właśnie, że przede wszystkim musimy zapobiegać marnotrawstwu żywności, a dopiero potem to, jak już się nie da zapobiegać, to zagospodarować. Zapobiegać, czyli no właśnie, kupuj mniej, konsumencie, zapobiegamy. Jeżeli mamy za dużo, to sklepy przekazują dla ludzi, czy ruch jadłodzielni, który także w Polsce się rozwinął i mamy w samej Warszawie około 30 już jadłodzielni, czyli przekazywanie dla ludzi w potrzebie, czy przeznaczenie na pasze dla zwierząt, czy inne wykorzystanie przemysłowe w innych przemysłach. No, jeżeli nie da się tak zapobiegać, no to już zagospodarujmy, czyli produkujemy energię odnawialną, kompostujemy żywność, czy następnie, jeżeli już się nic nie da zrobić, to niestety musimy pojechać z tą żywnością na wysypisko. Taka sama hierarchia, którą przyjęto w Stanach Zjednoczonych, dlatego pokazuję, bo jak widać obrazkowo sami możemy sobie zobaczyć, na czym polega też ta hierarchia. Jest dokładnie taka sama. Najpierw jest zapobieganie do tej czarnej krechy, a potem jest zagospodarowanie. I chodzi o to, żeby na wysypisko wywieźć minimum tej żywności, która uległa straceniu i zmarnowaniu. Przykłady kampanii świadomościowych, czyli co my możemy zrobić, jak nas przekonują konsumentów, różne organizacje, abyśmy nie marnowali żywności. Przykłady i proszę Państwa, mimo że wydaje się, że niektóre z tych plakatów, na przykład ten, jedz mniej i nic nie marnuj, czy ten, nie marnuj, przygotuj
przetwory na zimę, jeżeli masz nadwyżki żywnościowe? Czy zwalczamy marnowanie żywności? Czy jeszcze ta nie marnuj żywności? To są współczesne plakaty, mimo że one wyglądają na takie z lat 30., 40. To są współczesne plakaty, bo trzeba jakoś konsumenta zaciekawić dzisiaj, bo w tym świecie konsumpcjonizmu, gdzie wszystko jest kolorowe, piękne i tak dalej, trzeba się jakoś wyróżnić. No to marketing świadomościowy, społeczny tak się wyróżnia. Czy na przykład kampania w Polsce realizowana w sektorze gastronomicznym nie marnuję, pakuję. Czyli jeżeli zamawiamy w gastronomii, ja wiem, że teraz gastronomia nie działa, ale przecież wrócimy do restauracji i do kawiarni, zatem jeżeli zamówimy za dużo, to prosimy o zapakowanie na wynos do domu. Najlepiej, jeżeli będziemy mieć przy sobie własne opakowanie, żebyśmy nie musieli brać styropianu z restauracji. Czy kampania edukacyjno-informacyjna Federacji Polskich Banków Żywności, jeszcze powinno być BEŻET, na rzecz ograniczania marnowania żywności. Te plakaty i cała kampania Nie marnuj jedzenia, realizowana przez Banki Żywności, pokazuje, ile wody trzeba mieć w gospodarce, tak, zasoby naturalne, jeżeli chcemy wyprodukować kanapkę z serem. Jak ją wyrzucimy, to wyrzucamy także 90 litrów wody. Jak kilogram ziemniaków wyrzucimy, to 300 litrów wody. A jeżeli na wysypisko trafia kilogram wołowiny, to jest nawet do 10 tysięcy litrów wody zmarnowanej. Nie stać nas na to. Dlatego w tym roku po raz pierwszy, 29 września, i tak już będzie co roku, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Świadomości Marnotrawstwa Żywności. Bo tę świadomość trzeba budzić. My musimy czuć się, każdy z nas, wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za to, że świat jest jeden, planeta jest jedna, nie mamy pięciu planet, które się nazywają Ziemia i które są tak samo piękne jak ta właśnie jedna, jedyna. W związku z tym nie marnuj żywności. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo pani profesor za ten naprawdę wspaniały wykład. Ja miałabym taką prośbę, jeżeli pani profesor mogłaby wrócić do tego zdjęcia pokazującego amerykańską rodzinę, bo myślę, że te liczby, nawet wielkie i te wartości, biliony dolarów, nie mówią nic w porównaniu z tym zdjęciem. No. Mam nadzieję, że państwo też zapamiętają tą fotografię i przynajmniej będą od tej chwili zdawać sobie sprawę, że to są naprawdę ogromne ilości i że każdy z nas może zrobić ten mały krok, o którym pani profesor mówiła, żeby ograniczyć problem głodu w skali świata poprzez właśnie niemarnowanie żywności. Także mam nadzieję, że państwo będą pamiętali o tych sposobach, jak możemy ograniczyć marnowanie, przede wszystkim w jaki sposób marnujemy, uświadomią sobie państwo, w jaki sposób państwo marnują żywność w swoim gospodarstwie i podejmą te nawet niewielkie działania, żeby ograniczyć ilość marnowanej żywności. Także serdecznie dziękuję pani bardzo. Profesor za jeszcze raz za ten wykład. Dziękuję państwu, którzy zrealizowali tę transmisję, to nagranie i chciałam państwa zaprosić na kolejny wykład w grudniu. Proszę pamiętać, druga środa grudnia, czyli 9 grudnia, wyjątkowo ze względu na okres przedświąteczny, druga, a nie trzecia środa grudnia. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia w grudniu.